Znajdujemy się w piekarni Marczyński. Jesteśmy w przeddzień Tłustego Czwartku i dzisiaj Grzesiek, czyli cukiernik właśnie z piekarni Marczyński, pokaże nam, jak tutaj wytwarza się pączki. No tak, dzień dobry. No mamy tutaj już gotowe ciasto, w którym teraz przyjeżdżamy na halę do odrobienia. Tam będzie nam wyrastało już po spresowaniu, po wyważeniu i tak dalej. No i będziemy mieć pączki. No zobaczycie Państwo, jak to wszystko wygląda po kolei, krok za krokiem. Teraz jak już mamy ciasto przywiezione na halę, zaczynamy od pierwsze od ważenia, czyli wyważamy presy. Później zostawiamy je na jakąś tam chwilę, dosłownie 5-10 minut, żeby to ruszyło. Następnie pod presę dzielimy to na presie na 24 części, zaokrągla między nam to czasie. Później odkładamy do kastli i dajemy do garowania. No i w tym momencie one wyrastają. Jeżeli jest odpowiednia gara, zaczynamy smażyć i mamy gotowe pączki. Ile tutaj jest ciasta? Tutaj mamy około 25 kg ciasta w tej chwili. Wydaje się to naprawdę ogromne. Ile z tego powstanie pączków? Myślę, że na tą chwilę tu jest około 600-800 pączków na dzień dobry. Teraz po wyważeniu pres podwijamy je i odstawiamy do ruszenia. Po ruszeniu będziemy już je presować i będziemy widzieć dalej, co będzie. Wrzucamy na talerz, który nam go, tą presę, z tego będziemy mieć 24 pączki. No i pokażę Wam, jak to wygląda. No i tutaj mamy już gotowe pączki. Czasami dorywamy ciasto, czasami nie. Zawsze jest dorywka. Jeszcze je przerabiamy pod ręką, żeby były ładniejsze dla klienta. No i w dzisiejszym dniu myślę, że zrobimy około 20 tysięcy tych pączków. Są tak czy tak do nabycia w naszych sklepie tutaj na ulicy Krakowskiej, jak i też w Andrychowie w naszych punktach. Teraz przy odrabianiu pączków no, zostawiamy je na jakiś określony czas. Sami to widzimy mniej więcej, kiedy możemy je smażyć. Za chwilę to zobaczycie, jak to wygląda w dalszej części. Kolejnym etapem jest smażenie, od czego teraz zaczynamy. Wrzucamy pączki do patelni. No i za chwileczkę mam gotowo. Chodzi około 50-60 sztuk. Praca w re, jak sami usłyszeliście, 20 tysięcy pączków prawie trafi do sklepów z piekarni Marczyński. Gorąco oczywiście polecam, te pączusie są pyszne, wyglądają niesamowicie. I słuchajcie, no cóż, zapraszamy Was do sklepu przy ulicy Krakowskiej oraz do dwóch punktów. Jeden jest zlokalizowany przy pasażu handlowym, a drugim na ulicy 1 Maja.